Kiedy ostatni raz nagrywałem film o nagrywaniu i przechwytywaniu obrazu, to było jakieś 3 lata temu. Wtedy to miałem PlayStation 4, ta rysa boli mnie do dziś. Miałem Switcha, o kurde, którego też trzeba podpiąć do stacji dokującej. Nie wiem, gdzie ona. I miałem dodatkowo 2 komputery, jeden do grania, drugi do nagrywania i żeby je połączyć, musiałem mieć kartę do przechwytywania. Cały film o tym, dlaczego tak jest, jak to działa i do czego to wykorzystujemy, nagrałem już ponad 3 lata temu, który teraz widzicie właśnie na ekranie, a jeżeli chcecie go zobaczyć, on ma 8 minut i są tam zawarte najważniejsze rzeczy, w jaki sposób to działa i w ogóle po co jest to, o czym dzisiaj powiem. A dzisiaj powiem o najnowszej karcie z firmy Elgato, która jest oczywiście też sponsorem tego materiału. Jest to HD60X. W skrócie, taka karta jest Wam potrzebna, żeby móc podłączyć konsolę do komputera. Czekaj, może tu? Nie, no nie ma. Nie mam tej karty, którą wpinamy na płytę główną, ale jest ona tutaj pokazana teraz na moim starszym nagraniu. I taką kartę oczywiście wpinaliśmy w komputer, natomiast ta karta zewnętrzna pozwala nam na po prostu podłączenie wszystkiego z zewnątrz, kablami. Więc nie musimy grzebać, nie musimy rozkręcać komputera za każdym razem, nie musimy dbać o to, żeby tam śróbka jakaś odpowiednio była dokręcona. 3 najważniejsze informacje mamy już oczywiście tutaj na samym przedzie dotyczące pastru. Mamy także rozdzielczość przechwytywania, ale także to, że jest przystosowana jak najbardziej pod najnowszej generacji konsole typu Xbox albo PlayStation 5. No i cóż, moi drodzy, otwieramy. Co tam w środku? Wow! Karty! Karta oraz 2 kable. Samo urządzenie jest niewielkie, w wielkości takiego portfela, mieści się w ręce i na pewno też, jakby ktoś chciał, to się i w kieszeni zmieści. Na samym froncie mamy diodę oraz wejście audio. Z tyłu mamy wejście oraz wyjście HDMI oraz wejście na zasilanie USB-C. Zasada jest bardzo prosta. Normalnie taki oto właśnie obraz leci prosto z konsoli do waszego monitora, czy też telewizora w salonie. Natomiast my go przepuścimy przez tą kartę. Co oznacza, że podpinamy sobie tutaj HDMI, wpinamy jako wejście. Jak widzicie, podpiąłem na szybko, mamy już przechwytywanie przez program OBS do nagrywania, czy też do streamowania. Oczywiście bez problemu możemy także z innych programów korzystać, czy to jakichś bezpośrednio dedykowanych, czy takich uniwersalnych jak OBS. Mogę oczywiście też na drugi ekran oczywiście dać obraz, żeby nie tylko w OBS-ie był, ale także właśnie na monitorze. No i to tyle, mamy już konsolę połączoną z komputerem. Ja myślę, że przypomnę jeszcze raz dla świętego spokoju, w takie urządzenie, czyli do karty przechwytującej Elgato, możecie wpiąć oczywiście najnowszej generacji konsolę, ale można także inne rzeczy, w zależności co potrzebujecie. Możecie wpiąć na przykład konsolę przenośną, jakiś odtwarzacz, możecie oczywiście podpiąć na przykład kamerę, bądź lustrzankę, albo aparat. Wszystko to, co generuje jakiś obraz i jest on przesyłany przez HDMI, to właśnie tutaj możecie wpiąć, a potem już nagrywać i robić z tym, co chcecie. Ja się z Wami żegnam. Chciałem nagrać ten materiał, podziękować także Elgato za podesłanie tego fajnego sprzętu, który z pewnością wykorzystam zarówno w domu, jak i na moich wyjazdach, właśnie z użyciem laptopa. I co mogę powiedzieć? Większość informacji znajdziecie w opisie. Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się chociaż trochę podobał ten materiał, to dawać łapki w górę. A taki będę na koniec. Dynamiczny. No.